Jest mi bardzo miło powitać wszystkich na webinarium organizowanym w ramach projektu Książki bez granic. Dziś spotykamy się w gronie trzech prezenterek, które będą dzisiaj mówić do Państwa o tym projekcie. Ja nazywam się Agnieszka Koszowska i wraz z Katarzyną Morawską będę moderować to webinarium. Naszą prezenterką jest Katarzyna Konopka z Fundacji Powszechnego Czytania, która przybliży metodę projektowania uniwersalnego, jaką w tym projekcie zastosowaliśmy w Polsce. Projekt jest realizowany w ramach programu Erasmus+, finansowanego przez Komisję Europejską. Jest to projekt partnerski. Naszym celem jest wspieranie osób dorosłych, które doświadczają trudności w czytaniu z różnych powodów. Chodzi o osoby dorosłe, osoby nieczytające. Staramy się sprawdzać, z jakich powodów ludzie mogą nie czytać. No i właśnie jednym z powodów są po prostu trudności obiektywne, które mogą być spowodowane na przykład dysleksją, podeszłym wiekiem, problemami z pamięcią, neuroróżnorodnością i również ten problem dotyczy osób, które mają doświadczenie migracji, uchodźstwa, znalazły się w obcym dla siebie kraju, nie znają języka, uczą się drugiego języka i również z takich powodów mogą doświadczać problemów w czytaniu. Naszymi partnerami są organizacje, instytucje z kilku krajów. Jest to z Polski, jesteśmy to my, czyli Fundacja FRSI, Fundacja Powszechnego Czytania. Współpracujemy w tym projekcie z Biblioteką z Kolonii, z Niemiec, z Ukraińskim Stowarzyszeniem Bibliotek, z Biblioteką w Trøndelag w Norwegii, a raczej siecią bibliotek publicznych w Trøndelag i z organizacją Leser Soccer Book, która w Norwegii zajmuje się właśnie projektowaniem książek, metodą uniwersalnego projektowania, upowszechnianiem tych książek, współpracą z autorami, ilustratorami i promowaniem właśnie tej koncepcji uniwersalnego projektowania. Z uniwersalnym projektowaniem podejrzewam, że mogli już Państwo się spotkać w odniesieniu do projektowania przestrzeni, oznakowania, tekstów informacyjnych, stron internetowych, metoda UX, czyli doświadczenie użytkownika. Tutaj zwykle chodzi o to, by te informacje były zaprojektowane, upowszechniane, prezentowane w sposób przyjazny dla różnych osób, bez ozdobników, z bardzo wyraźnymi czcionkami, nagłówkami, z symbolami, które są zrozumiałe dla jak największej liczby osób i o to właśnie w tej idei chodzi, by produkty, usługi czy przestrzeń była użyteczna możliwie dla jak największej liczby osób bez potrzeby adaptacji czy wprowadzania jakichś specjalistycznych rozwiązań. To jest idea, która ma na celu promowanie zasad społeczeństwa inkluzywnego, czyli spowodowanie, by jak najwięcej osób mogło korzystać z tych wszystkich produktów i tym samym uczestniczyć w życiu społecznym, kulturalnym, w edukacji, korzystania z wszelkich dostępnych rzeczy, które są projektowane. Promowanie równego, sprawiedliwego dostępu do produktów i usług, w tym również do dóbr kultury i uwzględnianie potrzeb, możliwości, doświadczeń, sytuacji życiowej, w której znalazły się różne osoby. Tu warto podkreślić, że projektowanie uniwersalne przynosi korzyść wszystkim osobom, możliwie największej liczbie, niezależnie od tego, w jakiej sytuacji zdrowotnej czy życiowej te osoby się znalazły. Natomiast w naszym projekcie my podkreślamy, czy bliżej przyglądamy się pewnym grupom docelowym, o których więcej powie Katarzyna Konopka, o tym, jakich trudności mogą takie osoby doświadczyć, z jakimi barierami się spotykać. I
właśnie jakie książki mogłyby być dla nich bardziej użyteczne, w jaki sposób zaprojektowane książki będą dla nich lepsze niż takie ogólne książki, które są dostępne na rynku książki. Co jeszcze warto podkreślić, nie zajmujemy się książkami, które wymagają stosowania specjalnych urządzeń, które są stosowane w przypadku osób z niepełnosprawnościami, na przykład książki mówione, różnego rodzaju urządzenia asystujące. Tego w tym projekcie nie ma. My koncentrujemy się raczej właśnie na takich trudnościach, które doświadczają osoby, które mogą właśnie zmagać się z dysleksją, z problemami z pamięcią, z demencją, neuroróżnorodnością, spektrum autyzmu, czyli na przykład koncentracja, przebodźcowanie, tego typu właśnie trudności. Tutaj przykład projektu książki, która ukazała się właśnie w efekcie współpracy Lese Søkerbok, norweskiej organizacji, współpracy z autorami, ilustratorami. Chodzi tutaj o to, by osoba dokładnie wiedziała, kim są bohaterowie, co w danym momencie mówią. Jest tam, jak można zauważyć, dzień tygodnia, to jest oczywiście po norwesku, ale widać, o co chodzi. Dużo światła, nie ma ozdobników i ktoś, kto ma problem z koncentracją, nie będzie miał problemu z rozszyfrowaniem właśnie tego tekstu, o co w nim chodzi. Pracujemy nad przewodnikiem, nad publikacją, która dotyczy uniwersalnego projektowania książek. Będzie to kompendium wiedzy, taka obszerna publikacja, która upowszechnia, która pokazuje ten model wypracowany przez Lese Søkerbok i szczegółowo omawia poszczególne etapy powstawania książek projektowanych uniwersalnie. Zawieramy tam również wskazówki, gdzie szukać takich książek, bo oczywiście na rynku książki, takie książki już są i pewnie już macie je w swoich bibliotekach, które spełniają takie właśnie kryteria dostępności zgodnie z ideą uniwersalnego projektowania. I w tej publikacji mówimy również o przykładach działań bibliotek z osobami z naszych grup docelowych. Tymi przykładami, tymi dobrymi praktykami dzielą się organizacje, które uczestniczą w projekcie Książki bez granic. A prezentacje o tym, jakie książki w ramach projektu Książki bez granic są projektowane i będą wydane w Polsce, przygotowała i przedstawi Katarzyna Konopka. Jest absolwentką dziennikarstwa, wydawcą, zarządza projektami w Fundacji Powszechnego Czytania, zajmuje się marketingiem, pracowała w działach marketingu wydawnictw Znak i Egmont, odpowiadała za książki dziecięce, wydawnictwo Słowne. Nazywam się Katarzyna Konopka, pracuję w Fundacji Powszechnego Czytania i tak jak tutaj było już powiedziane, zajmujemy się w Fundacji zaprojektowaniem 9 książek, które będą spełniały wymogi książek bez granic, czyli będą takim swoistym zaproszeniem do czytania dla wszystkich użytkowników. Myślę, że w projektowaniu uniwersalnym bardzo istotne jest to, że osoby z różnymi dysfunkcjami, które korzystają, mogą korzystać z tych książek, jednocześnie mają książki na bardzo wysokim poziomie. Bardzo, bardzo nam na tym zależy, szczególnie, że projekt skierowany jest do osób dorosłych, więc wiemy, że jeżeli taka osoba dorosła ma problem z czytaniem normalnych książek, czy z takich książek szeroko dostępnych, często się zniechęca, frustruje. Chcemy, by te książki, które pojawią się w tym projekcie, były wydane na najwyższym poziomie i były bardzo, bardzo użyteczne i jednocześnie by były użyteczne również dla osób, które takiej dysfunkcji nie mają, to znaczy aby spełniały faktycznie te wymogi takiej bardzo, bardzo szerokiej dostępności. Co jeszcze na pewno ważne, to przystępując jak gdyby do prac nad projektowaniem tych książek, bardzo, bardzo staraliśmy się poznać jak gdyby naszych czytelników, nasze czytelniczki i poznać ich potrzeby. I aby
to się mogło wydarzyć. Konsultowaliśmy te nasze plany, te nasze idee z wieloma ekspertami i specjalistami. Ja za moment opowiem pokrótce, z kim to konsultowaliśmy, ale wyszło nam z tych naszych konsultacji, z tych naszych badań, że taką grupą osób dorosłych, która jest bardzo, bardzo spora w naszym społeczeństwie, to są osoby z dysleksją. Dysleksja jest badana tak szczegółowo, w zasadzie stosunkowo od niedawna, także nie ma aktualnych badań pokazujących, jak dużo osób dorosłych funkcjonuje z dysleksją, ponieważ no, kiedy one były na etapie szkolnym, ten problem jeszcze nie był tak widziany, nie był tak rozpoznany. Zazwyczaj uważało się, że są to osoby po prostu słabsi uczniowie, którzy sobie nie radzą w szkole i u tych osób może istnieć duża frustracja i zniechęcenie do czytania, ponieważ im zazwyczaj było trochę nie po drodze z książkami. Bardzo zależy nam, żeby te osoby zaprosić do kultury książki, żeby te osoby zachęcić do czytania, żeby te osoby mogły w pełni uczestniczyć w kulturze, również właśnie w kulturze słowa, w kulturze pisanej. Osoby z dysleksją to są osoby, które mają często trudności w rozpoznawaniu i odczytywaniu liter oraz słów. Mają problem z prawidłowym dekodowaniem tego, co widzą i również tego, co słyszą. To znaczy, nawet jeżeli one sobie czytają na głos, to często nie są w stanie prawidłowo połączyć struktur dźwiękowych słowa z strukturami, które widzą. Dlatego tak ważne jest przy książkach dla osób z dysleksją, by mogły one prawidłowo odczytać tekst i by ten tekst dla nich był bardzo dobrze ułożony graficznie. Tutaj na przykład jest bardzo ważne, że tekst nie powinien być wyjustowany. Tekst powinien być z prawej strony, powinien być luźny, luźno złożony, ponieważ jest to bardzo, bardzo użyteczne, mogą te osoby łatwiej się skoncentrować na tekście, który czytają. Osoby z dysleksją mają też taki brak automatyzmu w czytaniu, czyli dużo wolniej i dużo trudniej osiągają pewną biegłość w czytaniu i w takim tempie czytania. Jest to dla nich dużo większy wysiłek, więc im więcej na rynku będzie książek przystosowanych do takiego czytania dla osób z dysleksją, tym będzie łatwiej. Oni będą po prostu mieli większą dostępność tych książek, będzie im łatwiej nad tym czytaniem pracować i z tym czytaniem się zaprzyjaźnić. Myślę, że tutaj też jest ogromnie ważne to, aby czytanie kojarzyło się z przyjemnością. To trochę też opowiem o tym później, dlaczego wybraliśmy dokładnie takie książki czy takie tematy. Bardzo, bardzo ważnym jest zarówno u młodych ludzi, u dzieci, jak i u osób później dorosłych takie pozytywne skojarzenie z czytaniem. Inną grupą, nad którą się pochyliliśmy i tutaj dla której przygotowywaliśmy te książki, z myślą o której przygotowywaliśmy te książki, czy przygotowujemy, ponieważ książki jeszcze nie powstały, ciągle są na etapie prac, to są osoby ze spektrum autyzmu. Wiemy, że osoby ze spektrum autyzmu to są osoby wysoko wrażliwe, mają nadwrażliwość na bodźce, czy na nadmiar bodźców w otoczeniu. Mają też problemy z koncentracją bardzo często. To, co mówili nasi eksperci i specjaliści, to to, że często osoby ze spektrum autyzmu jednocześnie mają też dysleksję, więc te grupy, no, książki, które projektujemy, czasami będą kierowane do tych obu grup, czyli do osób z dysleksją i do osób ze spektrum autyzmu, aby jak najlepiej dostosować je pod względem właśnie wizualnym czy pod względem treści. Wiem, że osoby z autyzmem często, czy ze spektrum autyzmu często mają bardzo specyficzne zainteresowania. Lubią, część z nich szczególnie lubi książki, gdzie jest bardzo dużo detali, bardzo dużo szczegółów. To są osoby, które jeżeli zainteresują się jakimś tematem, to chcą go zgłębić jak najwięcej, jak najbardziej, więc te książki dla nich projektowane powinny mieć dużo faktów, dużo dat, dużo informacji, bo to jak gdyby
pozwala im skupić się i wejść w tę fabułę, czy w ten tekst, który czytają. Ale jednocześnie te osoby mają często niejaki problem ze zrozumieniem abstrakcyjnych pojęć. Dlatego autorzy książek, których tutaj do tego projektu zaprosiliśmy, są bardzo mocno wyczuleni, szczególnie ci, którzy piszą dla tej grupy odbiorców, że tych abstrakcyjnych pojęć powinno być jak najmniej, albo powinny one być bardzo, bardzo wyjaśniane, bardzo szczegółowo wyjaśniane. Bardzo nam zależy na tym, żeby te książki spełniały taką funkcję zarówno informacyjną, ale jednocześnie ten przekaz był bardzo, bardzo uproszczony. Inną grupą są osoby z demencją, czy osoby słabowidzące, czy osoby z afazją. Ja tutaj na tym slajdzie połączyłam jak gdyby te trzy grupy, ponieważ one się trochę przenikają. To znaczy często osoby z demencją mają problemy ze wzrokiem. Często są to też osoby z afazją, czyli na przykład po różnego rodzaju udarach. To są osoby, które mają kłopot z mówieniem, mają kłopot z czytaniem i dla których książka może być prawdziwą terapią, może być bardzo, bardzo pomocna, często w radzeniu sobie z tymi dysfunkcjami. Na pewno tutaj, jeżeli chodzi o osoby z demencją, sprawdzają się książki obrazkowe, książki, które nawiązują w jakiś sposób do młodości, czy do doświadczeń młodości tych osób. Zwrócono nam uwagę, że książki, które projektujemy, bardzo dobrze, jeżeli będą mówiły o sytuacjach, które mogły być znane tym osobom, mogły odnosić się bezpośrednio do ich doświadczenia. Z kolei, jeżeli chodzi o osoby słabowidzące, no one mają często właśnie problem z na przykład za małym fontem, czy za małym kontrastem. Tutaj Agnieszka wspomniała, że nie projektujemy książek, do których trzeba będzie zastosować jakieś narzędzia zewnętrzne, właśnie typu lupy, czy nie projektujemy w tym projekcie książek w języku Braille, w Braille'u, czy książek mówionych, i to jest prawda, ale bierzemy bardzo pod uwagę to, że font, czy krój pisma, który będzie zastosowany w tych książkach, powinien być dostosowany do tego, żeby osoby słabiej widzące mogły go odczytać. Tutaj też na pewno ważne są te problemy z komunikacją z takimi osobami. Za chwilę powiem trochę o czytaniu współuczestniczącym. Część z tych książek, które projektujemy, będą mogły być również zastosowane w tej takiej metodzie czytania współuczestniczącego. No i kolejną grupą, o której tutaj myślimy przy projektowaniu tych książek, to są osoby z doświadczeniem uchodźczym i emigracyjnym. Szczególnie teraz w Polsce pojawiło się u nas bardzo wiele osób, na przykład z Ukrainy w wyniku wojny. Wiemy, że te osoby nie mają dużo bardziej utrudniony dostęp do literatury we własnym języku, lub też są na takim etapie, kiedy starają się nauczyć języka polskiego, ale jest to utrudnione, ponieważ na przykład nie ma właśnie literatury, która by spełniała odpowiednie wymogi. Często osoby dorosłe, które uczą się drugiego języka, często tym osobom poleca się książki dla dzieci. Książki typu bajeczki, jakieś proste wierszyki, że z tego najłatwiej nauczyć się języka, ale jest to według badań i w zasadzie takich ankiet, które były przeprowadzane wśród tych osób, jest to dla nich trochę trudne i trochę takie infantylizowanie języka, którego oni mieli później używać, więc bardzo zależy nam na tym, by te osoby miały dostęp do literatury dla dorosłych. Żeby była to literatura dwujęzyczna, czyli w języku polskim i w języku ukraińskim, ale żeby była to literatura dla osób dorosłych, nie proste bajki, nie proste przykłady, ale jednak coś bardziej dla nich odpowiedniego. Może tak teraz kilka słów jeszcze powiem na temat ekspertów, z którymi rozmawialiśmy, bo tak jak wspomniałam na początku, konsultowaliśmy się z wieloma organizacjami i z ekspertami, aby te książki były jak najbardziej odpowiednio zaprojektowane, odpowiednio dostosowane do tych grup.
I tak, prowadziliśmy konsultacje z Polskim Towarzystwem Dyslektycznym. Tutaj dowiedzieliśmy się bardzo dużo na temat tego, jak osoby z dysleksją widzą tekst, jak rozszyfrowują konkretne słowa, konkretne znaki. Zastanawialiśmy się też nad krojem pisma, czy to ma znaczenie, czy to nie ma znaczenia, czy ten, wiadomo, że ten krój w pismach powinien być bezszeryfowy, ale czy powinniśmy zaprojektować jakiś wyjątkowo specjalnie dla nich dostosowany font, czy nie jest to konieczne, bo różnego rodzaju inne fonty, które już są na rynku, spełniają te wymogi. Tutaj istotnym też okazało się, że bardzo ważna jest objętość książki, że te książki, które planujemy stworzyć, nie powinny być bardzo, z bardzo rozbudowaną fabułą i bardzo, bardzo dużo objętościowo. Powinny być raczej krótsze. Trochę to ma znaczenie, jeżeli chodzi o takie poczucie sukcesu. Dużo łatwiej jest tym osobom zaprzyjaźnić się z tekstem, polubić czytanie, jeżeli widzą swój sukces, jeżeli to czytanie idzie sprawnie, idzie wartko, jeżeli widzą postęp w czytaniu i udaje im się stosunkowo szybko całą książkę przeczytać. Kontaktowaliśmy się również ze specjalistami, którzy pracują na co dzień z młodzieżą ze spektrum autyzmu, to jest Fundacja Alter Edu. I tutaj też dowiedzieliśmy się właśnie tego, jak osoby ze spektrum autyzmu postrzegają książkę, czym jest dla nich czytanie, jakie książki preferują, jakie wybierają. I to też było dla nas bardzo, bardzo istotne, jeżeli chodzi o dobór gatunków literackich do tego projektu. Pracownia pani Aliny Smyczek to jest taka fantastyczna pracownia, która zajmuje się pracą z dziećmi, z młodzieżą i z osobami dorosłymi, właśnie takimi z głębszym upośledzeniem, które mają bardzo, bardzo duże problemy z mówieniem, z komunikowaniem. I tutaj bardzo, bardzo ważnym jest właśnie ta metoda czytania współuczestniczącego, czyli takiego towarzyszącego. Osoby z afazją czy osoby z demencją potrzebują towarzysza przy czytaniu, kogoś, kto będzie z nimi tę książkę czytał, kto będzie pomagał im rozszyfrowywać dane słowa, pomagał im przypomnieć sobie, jak te słowa brzmią, jak powinno się je wymawiać. I tutaj bardzo, bardzo też dużo dowiedzieliśmy się właśnie na temat tej metody. Autorzy, których zaprosiliśmy do tego projektu, myślę, że są Państwu w znakomitej większości znani. To są autorzy popularnych książek dla dorosłych, ale też dla młodzieży czy dla dzieci. Zaprosiliśmy do projektu Justynę Bednarek, która zgodziła się napisać powieść obyczajową. Zaprosiliśmy Joannę Jagiełło, która napisze, w zasadzie już napisała, pracujemy nad tekstem, napisze kryminał. Jarosław Kaczmarek, znany opowiadacz, napisze książkę, zinterpretuje w projekcie klasykę, zinterpretuje Pana Tadeusza. Monika Kowaleczko-Szumowska razem z Urmasem Wikiem, z grafikiem Urmasem Wikiem napisała wspaniałą powieść graficzną, historyczną, Dzieci Maharadży, o doświadczeniach wojennych polskich dzieci, które trafiły w wyniku wojny na Syberię, a stamtąd udało się im znaleźć schronienie w Indiach. Barbara Kwinta również napisze dla nas, napisała już w zasadzie, też pracujemy nad tekstem, napisała dla nas również powieść obyczajową, potocznie zwaną rom-comem, czyli takim, z takim wątkiem miłosnym, bardzo, bardzo pozytywną. I Jarosław Mikołajewski i Aleksandr Korotko są to poeci. Jarosław Mikołajewski jest znanym polskim poetą, Aleksandr Korotko jest znanym ukraińskim poetą. I właśnie ten duet przygotował tomik poezji, będzie to tomik dwujęzyczny. Myślę, że mogę powiedzieć, że on będzie w pewnym stopniu nawiązywał do aktualnych doświadczeń właśnie związanych z wojną, z doświadczeniem uchodźczym.
Zatrudniliśmy, zachęciliśmy do udziału w tym projekcie również znakomite grono grafików, redaktorów, tłumaczy. Wszystkie te osoby bardzo, bardzo skupiły się na tych konkretnych wytycznych, na tych konkretnych potrzebach tych osób, które mają być naszymi czytelnikami i czytelniczkami. I wszystkie teksty i wszystkie opracowania graficzne tutaj pod ich opieką na pewno wspaniale odzwierciedlą to, co jest najistotniejsze w tym projektowaniu uniwersalnym. Jeszcze krótko o komunikacji alternatywnej i wspomagającej. To jest ta metoda, o której mówiłam, jeżeli chodzi o pracę z osobami z afazją i z osobami z demencją. Jest to taki zbiór metod i narzędzi wykorzystywanych do wspierania osób z tymi zaburzeniami komunikacji. I tutaj w przypadku tych osób bardzo, bardzo ważne jest to, żeby były zarówno ilustracje, symbole czy grafiki, które pojawią się w tych książkach i w tych tekstach, były bardzo dobrze zaprojektowane i bardzo wyraźne, żeby te osoby mogły w nich rozpoznać, odnaleźć jakieś swoje doświadczenia. I właśnie czytanie uczestniczące to jest to czytanie, kiedy osobie z taką niepełnosprawnością, czy intelektualną, czy ze spektrum autyzmu, czy ze złożonymi potrzebami w komunikowaniu się, takimi mówiącymi słabo, towarzyszy druga osoba, która wprowadza w kontekst. Na przykład czyta dany fragment książki, a osoba z niepełnosprawnością dopowiada resztę. Te książki mają być specjalnie dla nich mają być tak zaprojektowane, żeby pewne elementy były powtarzalne, był pewien zachowany rytm, pewna struktura, która pozwoli tym osobom zaangażować się w tekst, podążać za fabułą, dopowiadać końcówki czy zdań, czy tego, co widzą na danej stronie. Jest to bardzo, bardzo pożyteczne i myślę, że bardzo, bardzo ważne, żeby takie książki właśnie były jak najszerzej dostępne na polskim rynku. Jeżeli chodzi o książki, tutaj takie krótkie podsumowanie, które projektujemy w tym projekcie, to są książki, które mają być dostępne i przyjazne, ale dla wszystkich. To znaczy bardzo nam zależy na tym, by one były również atrakcyjne dla osób, które tych dysfunkcji nie mają. Czyli jeżeli taką książkę weźmie osoba bez żadnych dysfunkcji, również by ta książka była dla niej wartościowa i interesująca. Fabuła jest uproszczona, ale jest na bardzo wysokim poziomie literackim. Na tym nam bardzo zależy, żeby te książki nie były infantylne, żeby te książki nie były streszczeniami, nie były takimi uproszczeniami, tylko jednocześnie były bardzo, bardzo na bardzo wysokim poziomie literackim, bo to jest coś co ciekawego, co powiedziała właśnie moja koleżanka z Norwegii, z którą pracujemy tutaj przy tym projekcie. Dla tych osób z tymi dysfunkcjami jest tak mało książek na rynku, albo tak trudno je znaleźć tym osobom, że jeżeli już ta książka się dla nich ukazuje, to ona powinna być wyjątkowa, powinna być piękna, powinna być bardzo dobrze dopracowana, powinna mieć piękny papier, powinna być bardzo dobrze złożona, bo to jest coś, na co te osoby zasługują. To jest coś, co ma szansę zaprosić te osoby właśnie do kultury książki, zachęcić je do czytania i co może sprawić im dużą radość i połączyć to czytanie z przyjemnością. I tutaj też zastanawialiśmy się w tym gronie ekspertów nad gatunkami literackimi, co zaproponować tym osobom, jakiego typu książki to powinny być. I zdecydowaliśmy, że to powinny być książki takie najbardziej popularne, takie, których jest najwięcej na rynku. Tutaj ktoś nam zasugerował, żeby jeżeli chodzi o gatunki, to trochę kierować się listami bestsellerów, bo te osoby chcą czytać to, co wszyscy. Tak? Czyli najlepiej sprzedają się w grupie kobiet, wiadomo, powieści obyczajowe. Te osoby powinny dostać takie powieści obyczajowe, z których
dowiedzą się trochę, jak pozwolą im się zrelaksować. Jak rozmawialiśmy z ekspertami, którzy pracują z osobami z afazją na oddziałach szpitalnych, mamy takich zaprzyjaźnionych lekarzy, którym często wysyłamy jakieś książki z fundacji, oni zawsze nas proszą, dobrze tylko, żeby te książki były pozytywne. Te osoby nie powinny się przestraszyć, nie powinny dostać jakiegoś trudnego tematu, powinny mieć taki pozytywny przekaz, to powinno być zawsze połączone z przyjemnością. Więc w tym duchu trochę tak wybieraliśmy też te gatunki. Mamy powieści obyczajowe, mamy kryminał, mamy biografię i mamy też właśnie adaptację klasyki, bo na tym bardzo, bardzo nam zależało, żeby właśnie ten kod kulturowy mógł być też w jakiś sposób odczytywany przez te osoby. No i oczywiście te książki będą zaprojektowane pod względem układu tekstu, pod względem wyróżników, ilustracji, w ten sposób, aby były łatwe do czytania i do zrozumienia. Tutaj w tej tabeli ułożyłam tak na razie dosyć ogólnie to, jak myśleliśmy o tych książkach, jeżeli chodzi o wiodącą grupę odbiorców i tę dodatkową grupę odbiorców i jaki gatunek dla danej grupy przygotowaliśmy. Czyli dla osób z dysleksją będzie aż 5 książek, i wiemy, że grupą dodatkową, tak jak wcześniej wspomniałam, to są właśnie osoby ze spektrum autyzmu, które często też mają problem z dysleksją, więc tutaj przygotowujemy kryminał, przygotowujemy powieść obyczajową Barbary Kwinty, powieść obyczajową Justyny Bednarek. No i ta klasyka, Katarzyna Mańkiel pisze Dumę i uprzedzenie, a Jarosław Kaczmarek pisze Pana Tadeusza. Znaczy mogę, no nie powiem, nie wiem, czy powinnam mówić, że pisze. Chyba opowiada Dumę i uprzedzenie Katarzyna Mańkiel, a Jarosław Kaczmarek opowiada Pana Tadeusza. Jeżeli chodzi o osoby z afazją i osoby z demencją, będzie dla nich specjalnie zaprojektowana książka obrazkowa, ale też tutaj właśnie zaznaczam, będzie to książka dla osób dorosłych, nie będzie to taki picture book dla dzieci, książka obrazkowa, która nam się często kojarzy z książką właśnie dziecięcą, będzie to książka dla dorosłych. Osoby ze spektrum autyzmu, tutaj skupiliśmy się na tym, żeby książki jednocześnie nie za dużo objętościowo, ale jednak w których znajdzie się dużo dat, dużo szczegółów, gdzie będzie jakaś rozbudowana historia, to będzie biografia napisana przez Annę Kamińską i powieść graficzna, komiks napisana przez Monikę Kowaleczko-Szumowską i zilustrowana przez Ulma Sawika, to jest łotewski grafik. Książka dwujęzyczna, o której już wspomniałam, czyli Jarosław Mikołajewski i Aleksandr Korotko. Tutaj krótko teraz może już na zakończenie tylko powiem w kilku słowach o naszych autorach. Tak jak wspominałam, są to osoby, których książki na pewno macie Państwo w swoich bibliotekach. Jarosław Kaczmarek jest zawodowym opowiadaczem i opowiada zarówno dzieciom, jak i dorosłym baśnie, legendy i historie współczesne, ale jest też moim zdaniem niesamowicie sprawnym pisarzem, który potrafi pisać tak, jakby opowiadał. Jego książki czyta się z ogromną przyjemnością, są bardzo, bardzo, bardzo w przystępny sposób napisane. Potrafi opowiedzieć historię, która zawiera bardzo, bardzo wiele szczegółów, ale jednocześnie jest bardzo, bardzo w przystępnej formie opowiedziana. I myślę, że nie zdradzę tutaj tajemnicy, jeżeli powiem, że Jarosław Kaczmarek jest jednocześnie wielkim fanem Pana Tadeusza i Adama Mickiewicza, więc z ogromnym entuzjazmem podszedł do tego projektu. Ja już też widziałam część tekstu, który napisał. Ta książka zapowiada się naprawdę rewelacyjnie. Będzie to Pan Tadeusz, który jest znany wszystkim, nie będzie żadnych zmian, uproszczeń, zbyt dużych uproszczeń fabuły, ale jednocześnie będzie tak opowiedziane, że myślę, że nawet niektórzy uczniowie, którzy mają kłopot z przebrnięciem przez Pana Tadeusza jako lekturę, będą z przyjemnością sięgać właśnie po tę książkę.
Katarzyna Majer, znana z wielu powieści historycznych, które napisała, szczególnie jeżeli chodzi o opowiadanie o jej rodzinnym Krakowie, tutaj podjęła się napisania czy opowiedzenia Dumy i Uprzedzenia, jest również wielką fanką Jane Austen i również z ogromnym entuzjazmem podeszła do tego tematu. Myślę, że ta książka też będzie wyjątkowa i wszyscy, którzy w jakimś stopniu lubią klasykę i tego typu powieści, będą zadowoleni. Joanna Jagiełło jest znana chyba w większości z książek dla dzieci, ale napisała też bardzo, bardzo dużo książek dla młodzieży i często też podejmuje trudnych tematów. Myślę, że ten kryminał, który napisała, będzie bardzo interesujący, ale jednocześnie będzie łatwy w podążaniu za fabułą i będzie też sprawiał dużą przyjemność czytelnikom. Lektura tej książki będzie sprawiać dużą przyjemność czytelnikom. Barbara Kwinta. Barbara Kwinta jest znana z kilku powieści, m.in. Chwamek z Kańskim Zakonnicą, czy Razem, a nawet osobno. Książki bodajże ukazały się nakładem wydawnictwa Pruszyński. Jest niezwykle pozytywną osobą, niezwykle ciepłą i moim zdaniem rewelacyjnie piszącą, więc ta książka, ta powieść obyczajowa będzie na pewno też bardzo, bardzo, mam nadzieję, ciekawa dla czytelników, a w zasadzie pewnie czytelniczek bardziej. Drugą powieść obyczajową pisze Justyna Bednarek. Justyna Bednarek jest też bardzo, bardzo popularną autorką książek dla dzieci, jest autorką serii o niesamowitych przygodach 10 skarpetek, ale ma też na swoim koncie razem z Jagną Kaczanowską kilka powieści dla kobiet i tutaj też powiedziała, że z przyjemnością podejmie się tego wyzwania i taką powieść dla kobiet napisze. Myślę, że Anna Kamińska jest również Państwu bardzo dobrze znana i to jest autorka takich biografii jak Wanda o Wandzie Rutkiewicz czy Simona o Simonie Kossak. Ostatnio ukazały się też jej książki o Marku Kutańskim czy liderze zespołu Mana Mieckowskim. Myślę, że to jest też bardzo, bardzo dobre nazwisko i jak Państwo znacie jej biografię, to również tutaj będzie naprawdę co czytać. I dla nas pani Anna pisze biografię Ireny Szewińskiej. Książka obrazkowa, która powstaje, będzie autorstwa Aleksandry Cieślak. Aleksandra Cieślak jest doskonałą ilustratorką i graficzką, ale jest jednocześnie też i reżyserką, i rzeźbiarką, i autorką wielu tekstów. Myślę, że książka przez nią przygotowana będzie również bardzo, bardzo piękna i będzie odpowiadała wielu potrzebom. I ostatnia para autorów, nie, przedostatnia, para autorów, Monika Kowaleczko-Szumowska jest autorką książek dla dzieci i młodzieży głównie, ale również wielu projektów dla dorosłych. Napisała historię Dzieci Maharadży. Jest to przepiękna historia, której ja wcześniej nie znałam, ale kiedy ona mi opowiedziała o tym projekcie, to naprawdę zachwyciłam się nim. Widziałam już scenariusz tego komiksu, ponieważ to ma być komiks. Widziałam też pierwsze próby ilustracyjne Urmasa Wicka. Urmas Wick jest profesorem Wydziału Grafiki w Estońskiej Akademii Sztuk Pięknych, jest bardzo znanym artystą grafikiem i ma na swoim koncie bardzo, bardzo wiele i książek graficznych, i komiksów, i ilustracji do książek dziecięcych. Jarosław Mikołajewski i Aleksandr Korotko to jest, tak jak już wcześniej wspomniałam, duet poetycki i ich książka będzie skierowana właśnie dla osób dwujęzycznych, dla osób, które starają się, dla osób z Polski, które chciałyby poznać kulturę ukraińską trochę bardziej. To będą właśnie te wiersze ukraińskie, a dla osób z Ukrainy, które mieszkają teraz w Polsce, na pewno będzie to też bardzo ciekawe doświadczenie poznać polskiego poetę i jak gdyby skonfrontować te dwie poezje, dwa typy poetyckie ze sobą w jednej książce, w tomie poezji.
W zasadzie to tyle, chyba wyrobiłam się nawet w przewidzianym czasie. Jeżeli będą mieli Państwo jeszcze jakieś pytania, to jestem do dyspozycji. Gdyby były jakieś pytania dotyczące książek, zaznaczę tylko, że te książki są teraz ciągle na etapie projektów. Nie mogłam dzisiaj Państwu pokazać jeszcze składu graficznego, nie mogłam jeszcze pokazać ilustracji, ponieważ to wszystko jest jeszcze na etapie prac, ale mam nadzieję, że przy naszym kolejnym spotkaniu będę już mogła pokazać trochę więcej. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo za prezentację. Mam nadzieję, że przybliżyłyśmy już Państwu ideę tego, o co nam chodzi w tym projekcie i mam nadzieję, że podzielacie Państwo nasz entuzjazm związany z tym, że go realizujemy i że takie książki będą dostępne na polskim rynku. Troszkę więcej o projekcie, o tym, co się wydarzy, co zaoferujemy bibliotekom, opowie Katarzyna Morawska z FRSI. A więc do tego projektu, o którym przed chwilą mówiła właśnie Agnieszka i Kasia Konopka, zapraszamy również biblioteki do uczestnictwa w projekcie, do pracy z książkami projektowanymi uniwersalnie i mamy dla Was konkurs. Także możecie przystąpić do pilotażowej takiej edycji projektu Książki bez granic. Celem tego konkursu jest wyłonienie 8 bibliotek, które pewne działania u siebie przeprowadzą właśnie z udziałem książek projektowanych uniwersalnie. Zadaniem każdej biblioteki będzie zorganizowanie warsztatów dla osób dorosłych, właśnie z tych grup, które nie korzystają zazwyczaj ze zwykłych tak zwanych książek, ze książek powszechnie dostępnych, które z jakiegoś powodu nie są w stanie właśnie skorzystać z książek, które w większości mamy w bibliotece, a więc będzie nam zależało, żebyście pracowali z osobami dorosłymi, właśnie z grup, o których była przed chwilą mowa, z książkami, które to są takimi książkami bez granic. I teraz parę słów, kto może wziąć udział w konkursie. Konkurs jest otwarty zarówno dla bibliotek publicznych, a także dla pedagogicznych, niezależnie od ich formy organizacji, czyli niezależnie czy one są w strukturach Domu Kultury, czy w jakichś innych strukturach. Chodzi o to, żeby biblioteka działała na terenie Polski, była otwarta dla wszystkich mieszkańców, więc nawet jeżeli jest to biblioteka pedagogiczna, no to ona musi być otwarta, działać również publicznie, żeby każdy mógł skorzystać z jej zasobów. Chodzi nam również o takie biblioteki, które mają już jakieś doświadczenia w pracy z osobami dorosłymi, w szczególności z osobami dorosłymi, pracują edukacyjnie. No i jeszcze każda biblioteka wysyła po jednym zgłoszeniu, bez względu na to, w ilu filiach na przykład chciałaby realizować ten projekt, prezentuje nam jedno zgłoszenie. Co oferujemy jako FRSI, jako organizatorzy i realizatorzy projektu Książki bez granic? Przede wszystkim udostępnimy bibliotekarzom i bibliotekarkom przewodnik, ten, o którym była mowa na początku dzisiejszego webinarium, przewodnik, który dotyczy właśnie tworzenia książek uniwersalnych i sposobów wykorzystania ich w bibliotece. Tam bardziej szczegółowo, dużo bardziej szczegółowo niż dziś zostanie omówiona idea książek projektowanych zgodnie z właśnie tą ideą uniwersalnego projektowania i jak można je wykorzystać, jakie to są książki, jak można je zastosować. Jesteśmy w trakcie, tak jak przed chwilą mówiła Kasia Konopka, przygotowania książek, właśnie tych projektowanych uniwersalnie. Przed chwilą je omówiła, jakie to będą książki i tych 10 tytułów zostanie udostępnione bibliotekom, które w tym projekcie wezmą udział. Następnie przeszkolimy też bibliotekarzy z zakresu projektowania książek uniwersalnych, żeby troszeczkę przybliżyć tak szczegółowo, o co należy zadbać, o czym należy pamiętać, czego należy też unikać i w jaki sposób zabrać się do tej pracy z osobami z różnymi trudnościami w swojej bibliotece. To będą szkolenia online, webinaria również, takie spotkania warsztatowe i będzie też spotkanie stacjonarne, jedno.
Oferujemy również wsparcie finansowe na organizację tych dwóch warsztatów w bibliotekach. I to będzie około 800 zł, ponieważ jest to równowartość 200 euro, więc takie niewielkie wsparcie. Trzeba będzie je oczywiście tam potem sprawozdać. Wykorzystanie tych środków podpisujemy z każdą biblioteką, która zostanie przyjęta do projektu, umowę, tak jak zazwyczaj ma to miejsce w naszych projektach. I ostatnia rzecz, bibliotekarze z bibliotek przyjętych do projektu wezmą też udział w wyjeździe studyjnym na jedno ze spotkań partnerów projektu. Jak pamiętacie, może mamy w naszym projekcie oprócz naszych dwóch fundacji z Polski również partnerów z Norwegii i z Niemiec. Także co jakiś czas odbywają się nasze spotkania, są to spotkania w formie warsztatów i również zaprosimy na nie bibliotekarzy. Teraz jakie są zobowiązania biblioteki, która zostanie przyjęta do projektu? Przede wszystkim poprosimy o zaproponowanie listy takich pięciu, maksymalnie pięciu tytułów książek, które są wydane w Polsce i które są właśnie zgodne z ideą uniwersalnego projektowania. Poprosimy też, żeby biblioteka wydelegowała dwie osoby, które będą zajmować się tym projektem przez cały czas. Będą to stałe osoby w tym projekcie. Wezmą udział w szkoleniach, wezmą udział w wyjeździe studyjnym, zaprojektują, wykonają te warsztaty. Następnie zorganizujemy właśnie te warsztaty, o których mówiliśmy, dla osób dorosłych z książkami uniwersalnymi. Biblioteka będzie też zobowiązana do dostarczania informacji na różnych etapach realizacji projektu i przygotowania sprawozdania oczywiście z tego, co się działo w bibliotece i również z wykorzystania środków finansowych, jak również biblioteka zobowiąże się do aktywnego uczestnictwa w ewaluacji projektu. Tutaj my będziemy na pewno z Państwem w dialogu, to będą różne formy, ale generalnie będzie nam chodziło o to, żeby przekonać się, co się wydarzyło w bibliotece, jakie też są opinie tych osób, które do tej pory nie korzystały z biblioteki, ponieważ nie mogły znaleźć tam na tle siebie na przykład odpowiednich książek, jak też one przyjęły ten projekt. I ostatnia rzecz, będziemy prosili o promocję właśnie idei książek uniwersalnych poprzez opowiedzenie o tym na Facebooku waszym, co się dzieje w bibliotece, takimi zwykłymi sposobami, jakimi też różne swoje projekty promujecie. Krótko jeszcze powiem, bo tak trochę nam się czas tutaj kończy, o kryteriach nadesłanych zgłoszeń. Te wszystkie sprawy macie umówione bardzo precyzyjnie w regulaminie, który dzisiaj również Wam pokażemy, zamieścimy na portalu biblioteki.org. A więc przede wszystkim interesuje nas doświadczenie biblioteki w działaniu z osobami dorosłymi, doświadczającymi właśnie tych trudności w korzystaniu z książek. To jest pierwsza rzecz i prosimy o krótkie opisanie, jakie to były doświadczenia, czy biblioteka z którą z tych grup już współpracowała, co się wydarzyło, co się działo. Krótko bardzo to trzeba będzie opisać, ale jednak prosimy o kilka informacji, żebyśmy się zorientowali, na jakim jesteście etapie w waszej bibliotece. Interesuje nas również doświadczenie tych dwóch konkretnych osób, które oddelegujecie do pracy w tym projekcie. Czy one prowadzą już w ogóle działania jakieś edukacyjne z dorosłymi? Jakie? Co to są za grupy? Także tak to trzeba będzie też opisać. Prosimy również o krótkie wymienienie, w jakich projektach już braliście udział, projektach czy działaniach, jakichś akcjach, które oferowała Fundacja FRSI. I również prosimy o informację o znajomości angielskiego przez osoby, które będziecie delegować. Podkreślam od razu, że znajomość angielskiego na poziomie komunikatywnym to nie jest warunek, ale to jest dodatkowy atut, więc po prostu chcemy się zorientować, w jaki sposób będziemy musieli potem zorganizować wasz udział w projekcie, bo też będą, jak powiedziałam wcześniej, spotkania międzynarodowe. I teraz ważna sprawa, jak się zgłosić, mianowicie dzisiaj prawdopodobnie około 16:30 opublikujemy na stronie www.biblioteki.org w portalu formularz online, który trzeba będzie wypełnić, właśnie będą tam te pytania, które przed chwilą
o których przed chwilą mówiłam. I podkreślam tylko, że przesłanie tego formularza jest równoznaczne z akceptacją treści regulaminu. Regulamin zostanie oczywiście wraz z tym formularzem online opublikowany, więc będzie zawsze do wglądu. Będzie też można zadać pytania, jeżeli coś będzie niezrozumiałe albo potrzebujecie więcej informacji. Gdyby przypadkiem jakaś zmiana w regulaminie zaistniała, zawsze się może zdarzyć, że coś zostało nieprecyzyjnie na przykład opisane, to będziemy o tym zawsze informować również na tym portalu. I to jest chyba wszystko, co ja chciałam na razie powiedzieć na ten temat. I widzę, że tutaj różne pytania się pojawiły. Także tutaj Agnieszka już widzę włącza tryb Q&A i postaram się odpowiedzieć. Gdyby się okazało, że wymaga to jakiegoś z naszej strony szczegółowego sprawdzenia informacji, to po prostu wrócimy do Państwa i zamieścimy odpowiedzi razem z publikacją regulaminu bądź w terminie późniejszym w tym samym miejscu, żeby zgromadzić te informacje. Czy jako Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskiej we współpracy z biblioteką można wziąć udział? Trudne pytanie. To znaczy tak, nie przewidywaliśmy tego, natomiast ja bym to pytanie zaparkowała i wróciła do Państwa, bo my musimy to sprawdzić też dosyć szczegółowo z prawidłami, z zasadami, które mamy wpisane w nasz projekt. Tak, tutaj jesteśmy troszkę mniej elastyczni ze względu na wymogi, które nas obowiązują z tytułu udziału w programie Erasmus+. I tutaj kolejne pytanie, czy tylko biblioteki publiczne i pedagogiczne, czy biblioteka szkolna, która współpracuje z osobami dorosłymi z niepełnosprawnościami, nie może brać udziału. My kierujemy ten projekt do bibliotek publicznych, takich otwartych dla wszystkich mieszkańców i tutaj my też jeszcze pewnie to sprawdzimy, ale raczej biblioteki publiczne i pedagogiczne działające jak publiczne będą mogły uczestniczyć w sensie takim pełnoprawnym, natomiast my oczywiście bardzo się cieszymy, że Państwo pracują z tymi grupami, które są jedną z grup docelowych w naszym projekcie i chętnie posłuchamy Państwa doświadczeń i pewnie udostępnimy te materiały, które mamy. Nie wiem, Kasiu, jak byś powiedziała? Tak, dlatego że jednak jest ten warunek, żeby te biblioteki były dostępne dla wszystkich. Rozumiem, że jeżeli jest to w zespole placówek specjalnych, to raczej korzystają. Nie jest to biblioteka, która jest otwarta również na przykład dla okolicznych mieszkańców, aczkolwiek oczywiście rozumiem, że macie tutaj osoby, które by mogły skorzystać. Chciałam też powiedzieć, że będzie również część tych szkoleń, część spotkań i webinariów w szczególności dotycząca tego projektu, otwarta dla wszystkich bibliotekarzy, więc tutaj Państwo mogą wystąpić. My jeszcze możemy również sprawdzić jakby ten trop, czy tutaj można byłoby Państwa zaprosić do konkursu i możemy z tym wrócić do Państwa, więc może to również zaparkujemy. Ale tak jak powiedziała Agnieszka, poprosimy też o kontakt, bo na pewno chętnie się skontaktujemy, chętnie nawiążemy jakąś, może nie wiem na ile będziemy mogli w tym projekcie współpracować, ale na pewno w celu takiego już dotarcia, upowszechnienia tych materiałów, które są i żeby Państwo wiedzieli, co się w tym projekcie będzie działo, nawet jeżeli nie uda się ze względów formalnych dołączyć, to będziemy bardzo wdzięczne za podanie, w jaki sposób możemy się z Państwem skontaktować. I następne pytanie, co to znaczy zaproponować 5 tytułów, tak, bo to się pojawiło na slajdzie z oczekiwaniami naszymi, bo tak, mówiłyśmy o tym, że w ramach projektu powstaje około 10 książek uniwersalnie zaprojektowanych, czyli powstaje od zera jakby, od początku, natomiast są dostępne na pewno
Wiemy o tym, że jakieś są, natomiast na pewno będziemy, mam nadzieję, wspólnie z Państwem takich książek też szukać w Waszych bibliotekach, gdzieś w takich miejscach, o których wiecie, że takie książki istnieją. Chodzi o książki już, które zostały wydane, które spełniają kryteria takie, żeby można je było właśnie udostępnić osobom z podobnymi trudnościami, dysfunkcjami, czyli niekoniecznie tak na 100% zgodnie z ideą uniwersalnego projektowania, ale żeby spełniały no przynajmniej większość tych kryteriów, żeby do określonej grupy, z którą akurat będziecie pracować, z takimi książkami można było zorganizować warsztaty. I tutaj pytanie właśnie drugie, więc właśnie poprosimy o rozejrzenie się u siebie w bibliotece czy w innych miejscach, o których wiecie, i zaproponowanie 5 tytułów takich książek. Kiedy są planowane wyjazdy studyjne? To są 2 już takie pytania, widzę. Wyjazdy studyjne są planowane w marcu i maju przyszłego roku, 2025 roku. Takie wyjazd studyjny trwa, jakby program jest na 2 dni, więc trzeba ten 3. dzień sobie dołożyć jeszcze na podróż. Jeszcze nie ma konkretnych dat, natomiast jest to marzec i maj. I wrócimy z tymi datami do Państwa jakieś 1,5 roku przed wyjazdami studyjnymi, bo to zależy nie tylko od nas, tylko również od naszych partnerów, i zazwyczaj na 8-6 miesięcy przed takim spotkaniem ustalamy już konkretne daty i wtedy będziemy się z Państwem, z tymi, którzy są w projekcie, kontaktować w tej sprawie. Pytanie, czy każda z 2 osób brała udział w obu wyjazdach, czy jedna w jednym, jedna w drugim? No to jest znowu też trudne pytanie, natomiast naszą ideą, na której bardzo nam zależy, jest to, żeby osoby, które zostaną oddelegowane przez bibliotekę do udziału w tym projekcie, były tymi osobami, które zajmują się tym projektem przez cały czas jego trwania, więc będziemy dążyć do tego, żeby to były 2 osoby te same. Natomiast no, różne mogą być też uwarunkowania. Szybko się wszystko zmienia na świecie, jak wiadomo. Do przyszłego roku może się wiele rzeczy zmienić, więc w miarę możliwości, na tyle, na ile nam pozwalają wymogi związane z uczestnictwem w tym projekcie i jego realizacją, będziemy się starać być elastyczni. Czy dobrze mówię, Kasiu? Tak, czyli minimalnie w jednym wyjeździe weźmie udział osoba biorąca udział w projekcie, a jeżeli uda się wyjechać 2 razy, to tak, ale to też musimy sobie zaparkować do tego czasu, kiedy już ustalimy konkretnie, gdzie odbywają się spotkania, w jakich datach, i wtedy będziemy mogli również te konkrety ustalić z gospodarzami danego spotkania. Dobrze, czy projekt jest skierowany wyłącznie do wymienionych grup dysfunkcjami, czy można go również skierować na przykład do osób z niepełnosprawnością intelektualną? Ja bym powiedziała tak, że niepełnosprawność intelektualna jest dosyć szerokim pojęciem i tutaj na pewno trzeba będzie jakby porównać, skonfrontować, sprawdzić, na ile zasoby, które przygotowujemy w tym projekcie, będą odpowiednie dla osób, akurat dla tej określonej grupy. Ponieważ projektując książki, przygotowując książki, przygotowując materiały, przygotowując szkolenia, bierzemy pod uwagę właśnie te grupy, o których mówiłyśmy na początku. Uniwersalne projektowanie też, tak jak mówiłyśmy na początku, dotyczy wszystkich, więc oczywiście każda z tych grup będzie w stanie coś znaleźć dla siebie. Jednakże osoby z niepełnosprawnością intelektualną mogą wymagać jakiejś specyfiki konkretnej pracy, sposobów pracy, metody pracy czy narzędzi, których no, nie zapewnimy w tym projekcie, więc to też trzeba będzie dokładnie sprawdzić, czy akurat to, co oferujemy, będzie możliwe w przypadku tej grupy. Mhm. Czy webinarium będzie zapisane? Tak. Rejestrujemy, nagrywamy, udostępnimy w przeciągu kilku dni na YouTubie FRSI i na portalu biblioteki.org, i również prezentacje, które dzisiaj były pokazywane, będą dostępne do pobrania.
już troszkę przekroczyłyśmy czas, ale pokazują się ważne pytania, więc może postaramy się jeszcze w miarę możliwości na nie odpowiedzieć. Kiedy planowane są szkolenia stacjonarne? Tak, szkolenie stacjonarne jest planowane w kwietniu tego roku, czyli za jakiś miesiąc. I odbędzie się w dniach, już sprawdzam, 16-17 kwietnia w Warszawie. Na co można wydać mini dotację 200 euro? Na organizację zajęć pilotażowych. No więc no na to, co będzie potrzebne do przygotowania zajęć. Może to być poczęstunek, może to być jakieś materiały, przygotowanie jakichś specjalnych rzeczy, skserowanie. Myślę, że na takie rzeczy związane po prostu z organizacją tych wydarzeń. Dalej mamy pytanie, jak jeszcze będzie możliwe pozyskanie książek zaprojektowanych dla polskich użytkowników w przypadku, jeżeli biblioteka nie zostanie wyłoniona w konkursie? Książek jest wydanych, będzie wydanych co najmniej kilkaset, być może jeszcze nawet więcej. To też w momencie, kiedy już będą drukowane, będzie do końca wiadomo, ile będzie tych egzemplarzy. W każdym razie przewidujemy też, że będą one dostępne, a być może też uda się, ale to jeszcze jest też w trakcie omawiania, być może uda się dodrukować potem już książek, które będzie można kupić po prostu, jeżeli nam się uda te książki, przynajmniej niektóre z tych 10 tytułów, wypromować na tyle, żeby wydawnictwa zechciały po prostu je wydać. To wtedy, poza projektem, to wtedy będzie taka informacja i wtedy byłyby już dostępne po prostu w normalnym obiegu. I ostatnie pytanie, a właściwie dwa ostatnie, ale dotyczące tego samego tematu, czyli w jaki sposób będą wyłaniane biblioteki i w jaki sposób będzie prowadzona rekrutacja. O tym troszkę mówiła Kasia w swojej prezentacji w drugiej części naszego spotkania. Dziś około godziny 16 uruchamiamy rekrutację właśnie bibliotek. Będzie to formularz, za pomocą którego zgłosicie Państwo bibliotekę do projektu. Będziemy przyjmować zgłoszenia. Tam pojawiło się pytanie, czy formularz potwierdzający akceptację regulaminu. Oczywiście formularz zgłoszeniowy, więc to cała rekrutacja, regulamin, informacje wszystkie niezbędne pojawią się dzisiaj właśnie około godziny 16. Ja jeszcze może podam jakiś kontakt mailowy do nas, w razie gdyby chcieli Państwo zadać jeszcze jakieś pytanie, może napiszę tutaj swój mail. Czyli podsumowując, to aplikowanie do projektu, jest jeden formularz zgłoszeniowy, który jest online i opublikujemy go dzisiaj około 16-16.30 na portalu biblioteki.org i będzie również tam dołączony regulamin. Wypełniacie formularz, odpowiadacie na pytania, które są w formularzu i jeżeli wyślecie nam formularz, to jednocześnie zaakceptowaliście ten regulamin. Myślę, Agnieszko, że spiszemy te szczegółowe pytania, które były i też dołączymy do materiałów w webinarium. Natomiast to pewnie za kilka dni pojawi się nagranie webinarium wraz z dodatkowymi odpowiedziami. I jeszcze tam mignęło mi pytanie, czy dzisiaj wypełniamy formularz. Dzisiaj możecie to zrobić, ale macie na to czas do 18 marca i jest to w prezentacji na slajdzie. Dobrze. Czyli zbieramy między 4 a 18 marca zgłoszenia online do konkursu w projekcie Książki bez granic. Dobrze, bardzo dziękuję wszystkim osobom, które dołączyły, które zadawały pytania, komentowały i mamy nadzieję, że nasza propozycja spotka się z Państwa zainteresowaniem i że wspólnie będziemy
pracować i upowszechnić zarówno idee, jak i książki, które powstaną w ramach tego projektu. Zapraszam do udziału w rekrutacji oczywiście, do zaglądania na biblioteki.org, do zadawania nam pytań i zapraszam na kolejne spotkania, już webinarium w ramach tego projektu. Kolejne otwarte webinarium odbędzie się 14 marca. Już serdecznie zapraszam na nie. Do zobaczenia.